Cześć, ja jak zwykle jestem Darkarhon, a przed nami 9. misja Dungeon Keepera 2. Srebrny zdrój. Srebrny zdrój. Musimy urządzić zasadzkę na Lorda Hermana, który przechodził, będzie przekraczał nasze królestwo. Mamy więc ograniczoną liczbę czasu na zbudowanie fortyfikacji. Powierzam ci pieczę nad tym klejnotem w następnym królestwie, rycerzu. Musisz dotrzeć do strażników na posterunkach. Powiadom ich o swej świętej misji i módl się, by cię wysłuchali. Gdyż jeśli serca mają prawe, porzucą swą straż i przyłączą się do ciebie. Pośpieszaj i niech czystość i prawość naszej sprawy będą z tobą. Plus tego zadania jest taki, że mamy ograniczoną ilość czasu. Mamy tylko 20 minut na jego zakończenie. Kupić i zniszcz posterunki, gdzie ów rycerz poszuka pomocy. Zwyciężysz, a martwe straże nie wzniosą oręża za sprawę króla. My zaś będziemy świętować. Po raz pierwszy mamy dostęp do złoża klejnotów. Od złoża złota różni się tym, że jest nieskończone. Znaczy, że możemy je wykopywać praktycznie bez końca. Praktycznie? W teorii również. Tak więc jest jak worek bez dna, możemy z niego kopać. Demon żółciowy. No i mamy wreszcie demona żółciowego. To nie chlujna bestia o solidnym obwodzie. Jednak rozmiar i upór przynoszą mu sukces w walce. Twoja tak siłownia więc nie nadaje się do użytku. No już. Musisz ją powiększyć. W twoim lochu pojawił się nowy gatunek. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, ale ja zazwyczaj robię... Przechodzę tę misję trochę inaczej niż należałoby. Normalnie mamy po prostu pozabijać lub poprzejmować strażników, tak żeby nasze stwory potem mogły rozprawić się z władcą krainy bez konieczności atakowania innych jednostek, tak żeby nie mógł uciec. W momencie, gdy go atakujemy, on zaczyna natychmiastowo uciekać. Więc jak najwięcej naszych sił musi skupić się na atakowaniu właśnie jego. Ja robię to trochę inaczej. Mam metodę, która zapewnia mi praktycznie pewne zwycięstwo. Mam nadzieję, że metoda ta nie zawiedzie i tym razem. Brakuje nam trochę komnat. Na szczęście zaczęliśmy już z kilkoma. Możemy budować duże. Mamy nielimitowane złoto. Nie będziemy bawić się jednak w przekabacanie wrogów. Nie mamy na to czasu. Miło byłoby mimo wszystko znaleźć jakieś ukryte przedmioty. Nie jestem pewien, czy kryją się gdzieś tam. Tak więc po ostatnich dwóch misjach, gdzie mieliśmy do czynienia z bardzo długimi... O, tu mamy jeden warsztat. Z bardzo długimi zadaniami. Tym razem na szczęście, a może niestety, jeśli bardzo mnie lubicie, ta misja zajmie nam nie więcej niż 20 minut. I im więcej chochlików, tym lepiej. Tak, ja więc zazwyczaj buduję most. Przyda nam się on z kilku powodów, a no, tu komnaty raczej nie zbuduję. Przyda nam się bardzo dużo skarbców. O, proszę bardzo. Znaleźliśmy jeden. O czym to ja? Tak, będziemy otrzymywać bardzo dużo skarbców, bo przy niewyczerpanym wydobyciu bardzo szybko zapełni się skarbiec. Okej. Okay. Posadzimy czarnoksiężników. Tu jest też jakiś tunel.
Nie ma to jak duża biblioteka. Nie lubię, jak ludzie mówią... Widzę, że masz nowy magiczny przedmiot. Jak ludzie akcentują słowo biblioteka. Spora część... Spora część społeczeństwa akcentuje nieprawidłową sylabę. Nie wiem, czy tylko mnie to irytuje, ale no, z drugiej strony ja podobno źle akcentuję słowa kończące się na uje. Więc myślę, że nie mogę im mieć tego za złe. Co my tam mamy? Okej. Zbudujemy małą salę tortur. Demona żółciowego przyciąga do naszego lochu kurnik o wielkości 5x5, czyli taki, który ma w środku cztery małe kurniczki oraz warsztat. Bardzo przydatna informacja dla początkujących. Oczywiście w kampanii do tej pory był zablokowany. W trybach potyczkowych mamy do niego dostęp od samego początku. Jeśli tylko jesteśmy w stanie się oczywiście do niego dostać. Rol czuje się nieszczęśliwy, bo nie ma lewiska. No nie żartuj. A, mamy też czarną damę nareszcie. Okej, zaczyna nam brakować czasu. Więc... mamy tylko czterech strażników. Mam nadzieję... że powinniśmy być w stanie... radzić sobie z oponentami bez większego problemu. Widzicie, demony żółciowe są bardzo odporne na ataki. Super. Fory w tej planszy nie będą nam jakoś szczególnie przydatne. Nie, to by nas tylko spowolniło. Wolałbym, żeby nasze chochliki zajmowały się ważniejszymi sprawami, jak wydobywanie sekretnych przedmiotów. Lubię wykonywać jak najwięcej misji pobocznych, wyciągać jak najwięcej z gier, w które gram. Płacę za nie, nie? Więc przydałoby się czerpać z nich jak najwięcej. Dlatego dziwią mnie czasem ludzie, którzy narzekają na ludzi grających dla achievementów. Jeżeli wydłuża im to czas grania, to czemu nie? Co innego, jeżeli grają wyłącznie dla achievementów, to już ich problem, ich pieniądze. Ale nie widzę nic złego w spędzaniu więcej czasu z grą przez achievementy właśnie. O-o. Czemu strażnicy idą w naszą stronę? Nie przypominam sobie, żeby tak zazwyczaj robili. W każdym razie opuścili swoją strażnicę, co znacznie nam ułatwia zadanie. I nasza misja praktycznie jest już na półmetku. Wybornie. Tam pewnie nie ma nic. Ciekawe. I tu też nic nie ma. Musi tu coś być.
No, dobijcie go. O. Któryś z... O, nasza czarna dama nie dała rady. W twoim loku pojawił się nowy gatunek stworzenia. Ale ja jej nie chcę. To muszę wyburzyć. Ponieważ tu... trafią pułapki gazowe. Cwane rozwiązanie. Tak więc władca krainy będzie próbował przebiec przez wnętrze naszej pułapki, nie widząc oczywiście pułapek gazowych. I bardzo się przeliczy. Ten władca nie jest dość tchórzliwy, nie będzie próbował z nami walczyć. Od razu będzie próbował spieprzyć, gdzie pieprz rośnie. Będzie unikał konfrontacji. Tego, jak możemy, musimy zmusić go do oberwania. Mamy coś całkiem sporo czasu, na szczęście. Pozostało ci 10 minut. 10 minut. To więcej niż potrzeba. Tymi panami nie musimy się przejmować. Dwóch dodatkowych strażników nie powinno zrobić nam wielkiej różnicy. Tym bardziej, że na razie nam nie grożą. Chyba, że nas zauważą i wybiegną dookoła. Widzicie, gra daje nam alternatywne ścieżki do ataku. Nam nie będą potrzebne. Nie wydaje mi się. W warsztacie zbudowano pułapkę gazową. Okay. Dzień wypłaty. Nie wydaje mi się, żebyśmy musieli się przejmować takimi rzeczami. Taka sztuczka, możemy otworzyć na raz dwa panele przytrzymując shift. Więc możemy mieć zaklęcia i komnaty na przykład. Bo zaklęcia i pułapki. A cóż jest tutaj? Czemu to odblokowane? Dziwne. Jak tam poziom trenowania? Drugi, pierwszy. Nie za ciekawie. Kopcie dalej, kopcie. Gdzieś znikają te chochliki, przestają kopać. Olewają własną robotę. Może jest coś tu? Okej. Myślę, że czas najwyższy zająć się kolejną częścią. Ten już zebrał po zębach niezwykle szybko. Ten również. Jeden już padł. Nie są to najlepsi wojownicy w swojej klasie. Ale pakują całkiem porządnego kopa. Okej. Tak jak mówiłem, ci strażnicy nas nie zauważyli, tamten również. Może uda nam się uratować naszego stwora? Okej. Tak jak i wcześniej, wszystko idzie wciąż po naszej myśli. Stajemy tu kolejne pułapki. Prosimy naszego impa o... Chcę tu czarną damę, ona jedna powinna sobie bez problemu dać radę. A jeśli nie, najwyżej ją wyleczę. Czarne damy mają dość ostre pazurki. Idealnie. Wybaczcie, że poprzedni odcinek
To znaczy ósmy pojawił się w sieci tak późno. Miałem gigantyczne problemy z wysłaniem go. Męczyłem się z tym cały dzień, aż dopiero późną nocą wreszcie wskoczył w sieć. Lepiej późno... żółciowy czuje się nieszczęśliwy, bo nie ma jedzenia. O nie. Lepiej późno niż wcale, nie? W świecie zbudowano pułapkę gazową. Okej. To powinno, mam nadzieję, wystarczyć. Mamy jeszcze troszkę ponad 5 minut. Więc możemy podyskutować o polityce albo czymś innym, równie nudnym. Jeśli was to bawi, mnie nie bardzo. Staram się trochę pozajmować terenu. Więcej terenu, tu więcej many. Pozostało ci 5 minut. 5 minut więcej niż trzeba. Klikety klik. Super. I wciąż nie widzę żadnych ukrytych przedmiotów. Czy coś kryje się gdzieś? Dziwna sprawa z tymi punktami. Tu nic nie ma. W warsztacie zbudowano pułapkę. Tutaj coś jest. Ale to tylko woda. Dziwne, że nie udało mi się wykryć żadnych dodatkowych bonusów. Dziwna sprawa. Pozostały ci 4 minuty. 4 minuty. Powinno nam to bezproblemowo wystarczyć, żeby załatwić lorda, jak mu tam. Zbudowano czujnik ruchu. Miło, że mamy tyle pułapek. Trochę mniej miło, że nikt nie chce ich instalować. W warsztacie zbudowano pułapkę gazową. O! No proszę. Kompletnie nieprzydatna. Ale niech będzie. W warsztacie zbudowano czujnik ruchu. To mnie też nie interesuje wcale. Czyżby już nic się tu nie kryło? O, jeszcze jedno złoży klejnotów. Zostało udoskonalone. Pozostały ci 3 minuty. 3 minuty. W warsztacie zbudowano pułapkę gazową. Okej. Jakieś bonusy pewnie kryją się jeszcze po tej stronie, no. Nie zdążymy już do nich dotrzeć. Ale przydałoby się mimo wszystko tym zebrać. Zbudowano pułapkę gazową. I tu nic nie ma. Same ślepe zaułki. O, widzę, że masz nowy magiczny przedmiot. Jak zwykle. Ściany twego lochu zostały wzmocnione. Kompletnie bezużyteczne dla nas. I tu też nic nie ma. W warsztacie zbudowano pułapkę gazową. O, widzę, że masz nowy magiczny przedmiot. A tu się jednak jeden znalazł. Więcej chochlików. Błogosławiono cię nowymi chochlikami.
Nie bardzo mnie to cieszy, bo będą nam zjadać sporo many, ale będziemy mogli ich wrzucić do serca lochu, żeby wygenerować dodatkową. I tu nic nie ma. W warsztacie zbudowano pułapkę gazową. I tak się pod koniec okaże, że przegapiliśmy praktycznie większość, jak to zwykle bywa. Zaklęcie piorun zostało udoskonalone. Super, na tym zaklęciu zależało mi najbardziej. Została nam mniej niż minuta. Wciąż mamy pułapki do zainstalowania. Interesująca sprawa. Okej, mamy jeszcze pół minuty. Wygląda na to, że mamy też już wszystkie pułapki. Pod warunkiem, że uda nam się je na czas zainstalować. Zostały tylko dwie, jedna. Super. Więc plan jest taki. Oto rycerz, stowarzyszenie podążają ku krainie. Że nasze stwory wrzucimy tutaj, gdzie będą naszą ostatnią linią oporu na dobrą sprawę. Pan tytułowy rycerz Henryk się nazywał? Herman? Tutaj sztandar do broni. Gdzie? Dzień wypłaty. Okej. O, jest jeszcze jeden. Super. W ostatniej chwili praktycznie. A on powoli spaceruje przez Herman, tak się nazywał, przez nasze królestwo. Plan jest taki. Ups. Że podnosimy wszystkie impy i pozbywamy się ich, by mieć jak najwięcej many. Mana będzie nam teraz niezbędna. I gdy tylko wdepnie, przewracamy go. On jest w stanie uciekać jeszcze lepiej. No i tu się mylisz, bo znam już na pamięć twoje sztuczki. I poszło dużo łatwiej niż się spodziewałem. Zaczął uciekać z dużym opóźnieniem. Tada! To było na tyle. Krótki odcinek. W niecałe 25 minut załatwiliśmy 9. już planszę. A to oznacza, że następny poziom będzie już połową gry. Czyli powolutku, po nowym roku, powinniśmy się zastanawiać, co z serią let's playów na Arn EU powinniśmy zrobić dalej. Kontynuować? Przerwać? Dam, dam, dam. Dowiemy się już za 11 odcinków. A na razie cieszmy się naszą nagrodą. Przeszyje nieproszonych gości ukrytymi igłami. Żadnych nowych komnat, a szkoda. Ale dobry szpikulec nie jest zły. Następny film nazywa się Dopalacze.
większość animacji przedstawia poziom przedszkolaka. Jakimś cudem jedną premię i tak ominęliśmy. Szkoda. Szybkość działania. Tak więc to był Srebrny Zdrój. Misja zwana Zasadzką i na tym kończy się odcinek 9 naszego Let's Playa z Dungeon Keepera 2. Zobaczymy się następnym razem, gdzie skopiemy tyłek jakiemuś kolejnemu lordowi w misji 10. Do zobaczenia!